Panowie, w jakiej sytuacji ostatnio czuliście się dżentelmenami? Dżentelmenami, kiedy czuliście się? Ja się czułem dzisiaj dżentelmenem, kiedy odwoziłem dzieci do szkoły, jechałem mostem Poniatowskiego i pani włączyła kierunkowskaz, żeby się włączyć do ruchu i żaden z dżentelmenów, który jechał przede mną, jej nie wpuścił, a ja to zrobiłem. Mi ostatnio zdarzyło się, tak głupio, tak jakby się, bo jakbym się trochę jakbym chwalił, ale zdarzyło mi się pewną panią, starszą panią podwieźć, bo widziałem, że już opadła z sił w drodze do domu, więc no, lepsze jest, że pani w ogóle na koniec w ogóle chyba nie zrozumiała, że jestem dżentelmenem, zapytała mnie, ile płacę, więc myślała, że ją taksówka podwozi, ale myślę, że gdzieś tam w niebie jest mi to policzone. Taki mały dobry uczynek. Ja się czuję dżentelmenem cały czas, nawet rozmawiając teraz z panią, obniżając głos. Nie, ja nie będę wymieniał tych wszystkich rzeczy, które dzisiaj zrobiłem. Po co epatować? Bo czasu by nie starczyło, tak?